Witam serdecznie, nazywam się Iza Podlaska i razem z Miłką Krogulską przedstawimy Państwu horoskop na tydzień od 9 do 15 maja. W tym tygodniu warto zabrać się za zawodowe sprawy i negocjować różne rzeczy oraz omawiać je z ważnymi osobami. Dlatego, bo w pierwszej połowie tygodnia planeta Merkury spotka się w koniunkcji z planetą Wenus, a to właśnie oznacza zgodną i udaną współpracę. Od środy czeka nas lekka zmiana planetarnej aury, ponieważ planeta Mars wkroczy do znaku byka i sprawi, że troszeczkę nie będziemy chcieli koncentrować się na pracy i obowiązkach, a bardziej pochłoną nas randki, towarzyskie spotkania i różne aktywności, które robimy w naszym wolnym czasie. Bardzo korzystne będzie to dla miłości, dla zakupów, dla twórczości, dla sztuki, dlatego ponieważ planeta Wenus i planeta Merkury spotkają się w wielkiej koniunkcji z planetą Jowisz, a to jest dobry znak dla wszystkich naszych prywatnych spraw, więc pracujemy na początku tygodnia, a bawimy się, odpoczywamy i randkujemy w drugiej jego części. Dobrych znaków powinny szczególnie wypatrywać znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, bo to właśnie im Wenus, Jowisz i Merkury na niebie będą najbardziej sprzyjać. Barany będą się w tym tygodniu zakochiwać od pierwszego wejrzenia i nie za bardzo przejmą się pracą i obowiązkami. Lwy będą chętnie przyjmować prezenty i hołdy od innych, ale również będą w tym tygodniu lepiej zauważane i będą miały większą siłę przebicia. Strzelce natomiast mają duże szczęście do pieniędzy i duże szczęście do wyruszania w daleką podróż, nawet jeżeli będzie to palcem po mapie, więc strzelce w tym tygodniu mogą kupić sobie jakąś historyczną książkę i zanurzyć się w zupełnie innym świecie. Tymczasem znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, będą w tym tygodniu bardzo pracowite i bardzo obowiązkowe. W pierwszej połowie tygodnia różne projekty mogą jeszcze się nie sfinalizować, mogą się nawet troszeczkę opóźniać w Waszym przypadku, ponieważ dopiero od środy planeta Mars przyniesie Wam bardzo dużo pozytywnej energii. Byki szczególnie poczują takiego energetycznego kopa i od środy będą chciały zajmować się swoim zdrowiem, wszystko robić naraz, nadrobić jakiś stracony czas, więc szanujcie swoje nerwy, miejcie dobry plan, a wszystko uda Wam się zrobić. Z kolei pannom i koziorożcom planeta Mars przyniesie wiosenne ożywienie i wiosenne przebudzenie, więc jeżeli w pierwszej połowie tygodnia coś nie będzie się udawało, to w drugiej połowie tygodnia uda się Wam znaleźć na to jakiś bardzo dobry, innowatorski sposób. Bardzo rozbudzone wiosennie będą znaki powietrzne w tym tygodniu, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, ponieważ Mars, szczególnie od drugiej połowy tygodnia, będzie ożywiał ich energię i sprawiał, że będą miały bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Bliźnięta w tym tygodniu będą chciały zrobić wszystko naraz, co paradoksalnie może im się nawet udać. Wagi będą bardzo stonowane, ale nieustępliwe w realizacji swoich zawodowych planów. W tym tygodniu jakaś ważna rozmowa popchnie do przodu sprawę, która od dawna stała w miejscu, więc czas na jakiś sukces dla wag w tym tygodniu. Natomiast wodniki będą bardzo nerwowe, będą bardzo niespokojne, ale też chętnie umówią się, gdzieś wyjdą, wyjadą. Mars będzie Was w drugiej połowie tygodnia mobilizował do jakiegoś aktywnego działania. Wykorzystajcie to. Tymczasem znaki wodne, czyli raki, ryby i skorpiony, będą troszeczkę spokojniejsze od reszty zodiakalnej kompanii, postanowią troszeczkę schować się gdzieś w kąciku, poczytać dobrą książkę, obejrzeć dobry film albo po prostu pójść z kimś na wiosenny spacer. Rakom będzie sprzyjać szczęście w miłości, ale uważajcie, raki, na domowe sprawy, dlatego że planeta Merkury i planeta Wenus może sprawić, że ktoś z domowników będzie miał inne zdanie na jakiś temat, nie wiem, zakupów albo poważnych przedsięwzięć, więc trzeba będzie negocjować, dyskutować, ale broń Boże się nie złościć. Dla skorpionów bardzo dobra zodiakalna aura. Od środy skorpiony powinny troszeczkę bardziej zacząć dbać o swoje zdrowie i relacje z innymi osobami, dlatego że planeta Mars może uczynić je bardzo niecierpliwymi. Dlatego skorpiony powinny pielęgnować w sobie cnotę cierpliwości w tym tygodniu, a ryby ogólnie będą pełne cnót wszelakich, będą w bardzo dobrym nastroju. Planeta Wenus może tutaj przynieść im również jakieś ciekawe zawodowe wydarzenie, które popchnie do przodu karierę ryb. Wszystkim życzymy pięknych prezentów, wielkich wzruszeń, nie tylko uczuciowych, ale też związanych ze sztuką, przeżywaniem tego, co piękne, ponieważ Wenus, Merkury i Jowisz na niebie w jednym miejscu zodiaku przyniosą nam bardzo pozytywne emocje.